pistol! Whiskey. Rozumiesz, facet jest z kosmosu, ma tu jakieś sprawy. A to dlatego jest taki dziwny. Dajcie spokój. Tak jest, zgadza się. On jest niezadowolony, akurat nie pasuje mu być Tadeuszem Wilkiem, ale co robić? Nie pasuje. Wcale mu się nie dziwię. Rozumiem, on chce teraz wrócić, a żeby wrócić musi kogoś zamordować. Zamordować? Zamordować. Dostać czapę, bo jak nie zabije, to nie wróci. Koniec, kropka. Dobra. Czekaj, czekaj. To znaczy, że on musi kogoś zamordować. Nic się na to nie poradzi. Nic nie da zrobić. A nie, jakby się zażnął jaką kanalię. Dajcie spokój. No przecież ty się nie masz czego bać. Ty nie jesteś żadna kanalia. Powiem ci coś. Sprawiedliwość musi być. Posłuchaj. A gdybyś miał taki przycisk, o którym byś wiedział, że gdy go naciśniesz, to rozwali cały świat, czy byś go nacisnął? Bo ja tak. Szelecka gromada, nasz czas, że się liczmy, nasz życie los, nasz los, nasz czas. My latają części Piłsudskiego dzieci, nasz czas, rzuciliśmy swój życia los. Nas, 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 nas. My pierwsza brygada, szeregowa gromada. Nas, nas, rzuć... Nie, to wiem. Chciałbym zrobić coś pożytecznego. I bardzo dobrze. Właśnie tacy ludzie są nam potrzebni. My sobie nie możemy dać rady z całą tą... ohydą. Każdy ma prawo do swojego życia, on też. Co? Znaczy, że już nie jesteś po naszej stronie? Chodź tu, chodź. Siadaj. Siadaj! Kogo skurwysy nie zabiłeś? Mnie nie interesuje, co się komu wydaje. Mnie interesują fakty. Rozumiem! Byś mogła dalej pokazywać cycki i dupę. Szkoda, że cię nie zadźgał. Strata by była mała, on przynajmniej mógłby wrócić do siebie. Ty wiesz, dziwko, z kim miałaś do czynienia? Oni tam mają sprawiedliwe prawa. Powinien cię wyrwać jak chwast i wyrzucić.